Dzień dobry wszystkich, witam. Dzisiaj krótkie takie przypomnienie. Jesteśmy po wysyłkach. W środę skończyły się bieżące wysyłki z pierwszej edycji tego roku. Spodziewam się jeszcze w tym roku 7 albo 6 edycji pieczenia, raczej 6. Więc kolejna wysyłka jest dopiero 8 kwietnia, po świętach. Jeśli ktoś z Państwa potrzebuje teraz suszone suche mieszanki do samodzielnego wypieku w domu, to wszystko jest gotowe. Doszły jeszcze nowości, mamy już bułki jako suche mieszanki, mamy ciasto drożdżowe na drożdżówki, na pączki, na tarty, czy kołacz, czy coś. Jest mieszanka na ciasto drożdżowe. Do każdej mieszanki dołączona jest instrukcja, jak to w domu przygotować. Jeszcze postaram się przygotować filmy do wszystkich suchych mieszanek, jak to w domu później krok po kroku zrobić. No i z tego, co dostaję z powrotem wiadomości i zdjęcia, no bardzo się to przyjęło. Mieszanki stały się takie potrzebne. Każdy w domu wtedy ma, czy to jako zabezpieczenie na czas, kiedy zabraknie upieczonego chleba, bo wtedy bardzo szybko przygotowujemy chleb z tych suszonych mieszanek, które przygotowałem, bo wtedy tylko zawartość opakowania wsypujemy do naczynia, wlewamy wodę, mieszamy, rośnie, wkładamy do piekarnika. Po 45-50 minutach jest upieczone wszystko. No i za chwilę po przestygnięciu mamy już gotowy chleb. Zmienia się trochę w sklepie informowanie o produktach. Teraz każdy z produktów podzielony, mam na myśli suche mieszanki, jest podzielony na 4 opcje. Czyli jeśli mamy mieszankę suchą chleba, mamy do wyboru albo małe opakowanie 300 gramów, większe 900 gramów, duże 1800 gramów, albo takie gastronomiczne 5 kg. Więc jeśli klikniemy na produkt, musimy wybrać opcję, którą chcemy. Wtedy możemy kupić, nie wiem, 2 opakowania małe plus 1 duże. Pamiętajcie jednak, że czym większe opakowanie, tym to wyjdzie taniej. Zrobiłem to specjalnie, żeby nie było jakiejś takiej bariery cenowej, chociaż nasi klienci jakby radzą sobie z tym wyzwaniem w miarę dobrze, ale nawet kilka tych 5-kilogramowych mieszanek się sprzedało. Najbardziej popularniejsza w ostatniej wysyłce była mieszanka chleba z Podlady. No i tam tych dużych nawet, tych 2-kilogramowych prawie, czy tych kilogramowych, no poszło bardzo dużo. Jest to taniej, jest łatwiej, wtedy zwracamy uwagę, że jeśli mamy wielokrotność 300 gramów, czyli podstawowej ilości, na każde 300 gramów jest pół litra wody, 600 gramów, litr, 900 gramów, 1,5 litra. Ale to sobie sami przeliczymy, jest to też napisane w instrukcji, więc dzisiaj jest niedziela. Jeśli dzisiaj ktoś wyklika, jeszcze jutro wyklika to zamówienie, my się to postaramy po niedzieli jeszcze wszystko wysłać. I do 5 marca wysyłamy tylko suche rzeczy i zamawiać można tylko suche rzeczy. Żeby nie było zamieszania, żebyśmy zdążyli wszystko wysłać, zanim żona Marioleńka 6 marca pojedzie do sanatorium. Wtedy uruchomimy dopiero zamawianie chleba upieczonego. Zachęcamy do tego, do tych suchych mieszanek, dlatego że ja no, czuję się jakoś tak trochę słabiej po tym zawale i może powoli będę mniej piekł. Więc dlatego chcę Państwu dać ten czas, żeby nauczyć się samodzielnie to robić w domu. Jeśli ktoś ma pytania w związku z tym, coś mu nie wychodzi, albo chciałby się jeszcze coś dowiedzieć, można do mnie zadzwonić. Wszędzie jest mój numer telefonu. Ja z każdym porozmawiam, każdemu wytłumaczę, co należałoby, doradzę, jak można by. Także śmiało. Ja nie jestem tym, który się ukrywa. Ja raczej odbiorę albo oddzwonię, jak mam ręce akurat w robocie i powiem, co należałoby zrobić. Czyli tak, zamówienia trwają. Kto
wyklika do wtorku, to suche mieszanki wyjdą po niedzieli razem z instrukcjami. Zwróćcie uwagę, że nie ma już tych foremek. Ja obniżyłem cenę tych mieszanek, zabrałem z tego pakietu te drewniane foremki, bo możemy to upiec normalnie w keksówkach albo w jakichś swoich foremkach. A jeśli ktoś się przyzwyczaił do tych foremek, to jako inny produkt te foremki u nas w sklepiku są dostępne w pakietach po 10 sztuk. Więc można tam zaopatrzyć się w te foremki osobno. Bardzo to było dla Mariolki uciążliwe pakować te mieszanki z tymi foremkami razem. To zabierało nam strasznie dużo czasu. My nie poradzimy sobie z tym w ten sposób. Więc jest to wszystko gotowe. Także nie namawiam, jak wiecie, nigdy do zakupów, tylko mówię, że jest taka możliwość, zachęcam, może warto spróbować, może akurat się Państwo przekonacie. Jeśli znacie nas już długo i jesteście zadowoleni, powiedzcie proszę znajomym, może i ich bezglutenowe życie da się trochę odmienić. No i my już robimy mało, coraz mniej. W tym roku będziemy robić jeszcze mniej tych wypieków niż w ubiegłym roku. Dlatego za 2 dni pojawi się film, dalszy ciąg na temat franczyzy. Kto będzie zainteresowany, to będzie taka od mikrofranczyzy, czyli od wypieków takich w większym zakresie w domu dla siebie i znajomych, aż do takiej franczyzy, czy to dla gastronomii, dla hoteli, czy dla małych pracowni bezglutenowych, które mogą na bazie tych mieszanek powstać. I wtedy będziemy już indywidualnie, będę rozmawiał z każdym chętnym do tego, czy z każdym będę pisał. Także mam nadzieję, że to wszystko się trochę rozjaśniło. Przyjdźcie, jeśli potrzebujecie, a jeśli nie potrzebujecie, to kiedyś może się to tam wam przyda. I już. Dziękuję, odpoczywajcie, wszystkiego dobrego. Sklepik, przypominam, glutenfreebakery.pl. No i tam się poznamy lepiej. Warto jest też na kanale YouTube moim, Piekarz Bogdan Smolosz, zobaczyć kilka tych krótkich filmów tylko dla moich klientów. One wszystkie mają ten sam tytuł, bo każdy film tylko dla moich klientów był do każdej edycji. Tam oglądając kilka tych filmów, bardzo łatwo się zorientować, jak my to funkcjonujemy, jakie są szczegóły, co jest ważne, na czym to polega, więc tam będzie bardzo łatwo się zorientować. Na stronie internetowej natomiast jest taki dział Q&A, pytania i odpowiedzi, i tak jak wspominałem już nie raz, zadali Państwo 60 pytań w ostatnich latach i ja na te wszystkie 60 pytań przygotowałem tam krótkie, minutowe, dwuminutowe wideo odpowiedzi, w których wyjaśniam wszystkie pytania, które Państwo zadaliście, żeby było to wiadome i oczywiste. Także wpadajcie do sklepu, może tam coś jest. Przy wszystkich mieszankach suchych chleba jest film, jak to w domu krok po kroku zrobić, niedługi, warto to zobaczyć, żeby uniknąć błędów, żebyście się cieszyli tym, co wam wysłaliśmy, żeby nie było rozczarowania. I już. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć. Subskrybuj kanał Piekarza i szukaj powodów do wdzięczności w życiu każdego dnia.